Natalka, wiesz, co nas czeka teraz, albo ciebie? Losowanie. Przy guaranie. Żeby było dobrze, na szczęście. Koń. Koń. To chyba będzie łatwe, co? Raczej, przecież one są wszędzie. Dokładnie, ale my musimy znaleźć konia brazylijskiego. Konie brazylijskie w większości są potomkami tak zwanego hiszpańskiego konia kolonialnego. Tu na Pantanal popularna jest rasa Pantaneiro. Ze względu na niewielką masę, zwierzaki dobrze radzą sobie na podmokłym terenie, a niski kłąb sprawia, że kowbojom łatwiej się na nie wsiada. Zobacz, Natalka. Mamy konie. Piękne. Koń jak koń, tak? Tak. Konie widzimy wszędzie. Ale tutaj te konie są inne. Są mniejsze. Jak kucyki. Tak, wie. Troszeczkę jak kucyki. Takie pomiędzy koniem a kucykiem. Ale ja bym tobie chciał pokazać konia brazylijskiego z innej perspektywy. Dlatego zabieram ciebie teraz na łódkę i płyniemy do miejsca, gdzie poznamy brazylijskiego konia bliżej. Jak się nazywa facet w kapeluszu na koniu z lasem? Kowboj? Dokładnie. I tutaj są prawdziwi kowboje. I tutaj nie są tacy kowboje jak w Stanach Zjednoczonych, że już robią to pod publikę, że jest to już tradycja. Bardziej się ubierają w dawnym stylu, żeby wyglądać jak kowboj. Tutaj po prostu kowboj jest kowbojem. Oni to robią dlatego, że tak muszą. A prawdziwy kowboj dba o swój pojazd. Ten Pantaneiro właśnie opuścił myjnię. Pantaneiro są doskonale przystosowane do przetrwania tutejszej pory deszczowej. Ich kopyta mogą długo przebywać w wodzie, a dzięki silnym przednim nogom łatwiej wydostają się z błota. Porównując tego konia do samochodu, to mocna terenówka, która przy okazji mało pali. Puedo yo usar este sombrero? Sí. ¿Quieres me? Sí. Gracias. Solamente por una hora. ¿Puedo yo usar eso? Sí, sí. Obrigado. Takie widoki to w Brazylii chleb powszedni. Żyje tu o milion więcej wołów i krów niż ludzi. Bom dia. Bom dia. Donde es el patrón here? Tu tam... Wow. Como te nombre? Llamo? Antonio. Antonio, Antonio. Zobacz, że one nie są duże, te konie. I to nie jest koń jakiś już malutki, który dopiero rośnie, to już jest dorosły koń. I właśnie tak wyglądają koniki w Brazylii. Małe, ale silne. Ładne. Ładne, nie? Nie jest to rasa typowo wyścigowa, ale jej siłę i przyspieszenie doceniła nawet miejscowa policja. Te zwierzaki potrafią wyżywić się same nawet w porze deszczowej. Mogą wyrywać smakowite kąski z dna rozlewiska. Weź to? No. Ale gdzie tak na... No, na grzbiet mulej. Tam, gdzie było siodło, tam, gdzie jest najbardziej spocony. Ja tobie pomogę. No, trzyć go ręką, no. No, mocniej! Śmiało, drugą rękę użyj! No i teraz konik sobie poszedł. Descansa. Zmył. Mówi, że koń jest, że koń teraz idzie odpocząć. Descansa. Konie z Pantanal są inteligentne i łagodne. Wykorzystywane są też do turystycznych wycieczek. Te pracujące na farmach to Cimarron. Są też bardziej sportowe rumaki Garron. Piękna noc, prawda? Bardzo. Bardzo kowbojska. I kołgerska, kołdziewczęca. Oj. Dobrze, dobrze. No, tak żeby je, wiesz, żeby się nie jarało za mocno. Po dzisiejszym dniu, po tym jak tutaj pracowałem, przeganiałem bydło, to myślę, że mógłbym śmiało się tutaj przenieść i żyć tak, jak oni tutaj żyją. Myślisz cały na co dzień? Wiesz co? Nie. Nie, to jest właśnie to. Właśnie to jest to, co tobie powiedziałem, że są miejsca, do których chciałbym się przenieść, ale na chwilę. I myślę, że tak żyć mógłbym tylko chwilę. Czy uważasz, że można zaliczyć już konia? Na pewno tak. Na 100%? 100%?